Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk często podkreśla, jak istotny jest dla niego los osób z niepełnosprawnościami. Owocem tej polityki jest m.in. tegoroczna edycja programu opieki wytchnieniowej, dedykowanej opiekunom osób zależnych. Program będzie realizowany w gminie Wrocław we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi. Jego inicjatorom zależy na zwiększeniu dostępności usług bezpłatnej opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednim beneficjentem są osoby z niepełnosprawnością, natomiast celem tej opieki jest wytchnienie rodziców, opiekunów, tak żeby mogli spokojnie spędzić trochę czasu wolnego, załatwić swoje sprawy, odetchnąć troszeczkę. Dyrektor Biura Wrocław Bez Barier oraz rzecznik do spraw osób z niepełnosprawnościami Bartłomiej Skrzyński nie ma wątpliwości, że taka pomoc jest niezbędna. Kładziemy nacisk na to, żeby te osoby mogły na chwilę odsapnąć, na chwilę się zresetować, pojechać na urlop, pójść do lekarza, przeskanować swoje zdrowie, pojechać do kosmetyczki, naprawić samochód, to jest niezwykle istotna kwestia. W ramach programu opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli skorzystać łącznie z 1000 godzin opieki wytchnieniowej. Usługi świadczyć będą trzy fundacje: Eudaimonia, Imago oraz Promyk Słońca. My jako fundacja przygotowujemy grupę specjalistów, którzy są odpowiednio przeszkoleni, którzy mają odpowiednie doświadczenie. Po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnozy danej rodziny przydzielamy do niej takiego specjalistę. My go nazywamy asystentem, ale tu po prostu chodzi o osobę przygotowaną do tego, żeby wspierać dziecko z niepełnosprawnością albo starszą osobę z jakąś niepełnosprawnością. Aby ubiegać się o wsparcie asystenta, należy skontaktować się z jedną z fundacji, na przykład za pośrednictwem strony internetowej fundacjaimago.pl, promyksłońca.pl lub eudaimonia.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje, jest formularz zgłoszeniowy do projektu, ale jest też nasz numer telefonu. Biuro jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku, od 9 do 16, zawsze ktoś tam jest, można zadzwonić, zapytać. Będą Państwo przekierowani od razu albo do koordynatora projektu, albo do osoby, która aktualnie zajmuje się tym projektem. Można to zrobić za pomocą SMS-a, maila, telefonu, można przyjść osobiście, też zapraszamy serdecznie. Fundacje czekają również na zgłoszenia potencjalnych asystentów. Oczekujemy na zgłoszenia zarówno rodziców tych dzieci, które wymagają opieki, a więc tych rodziców, którzy będą wspierani tą opieką wytchnieniową, jak i osób, które mogą taką opiekę wytchnieniową świadczyć. Przedstawiciele fundacji zaangażowanych w program zgodnie podkreślali, że odpowiednie funkcjonowanie opiekunów oznacza odpowiednie funkcjonowanie osób od nich zależnych. Dla Echo24 Mateusz Lubański.